Dobry wieczór Państwu. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa, choć uważam, że nie byli dzisiaj drużyną lepszą. I moje zdanie jest takie, że nie mieliśmy prawa tego meczu przegrać, biorąc pod uwagę jego przebieg i sytuację. Ale trzeba strzelać, zdecydował stały fragment gry. Nasz błąd w ustawieniu. Zresztą to była podwójna sytuacja, nie wyciągnęliśmy wniosku, dalej trochę beztroski było w polu karnym. Z kolei z drugiej strony bramka nieuznana, muszę to zobaczyć. Ale o to oczywiście nawet bym nie miał pretensji, bo mieliśmy wiele sytuacji już do przerwy, trzy wyśmienite, żeby zdobyć bramki. No i tego meczu co najmniej nie przegrać, a chcieliśmy go bardzo wygrać. Jak każdy, ale ten wyjątkowo chcieliśmy zagrać tutaj dla naszego kontuzjowanego zawodnika Łukasza Doliszki, który doznał poważnej kontuzji, będzie operowany niebawem. No ale myślę, że ten gest też pomoże i Jurij Walcz, liczymy na Ciebie i czekamy. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, to myślę, że dobre widowisko. Gospodarze oczywiście są drużyną, która zdecydowanie lepiej się prezentuje niż wskazuje na to miejsce w tabeli. To wiedzieliśmy już przed spotkaniem, że to będzie trudny mecz. Może nie był aż tak trudny, ale mimo tego jest dla nas przegrany. Mimo wszystko jestem zadowolony z postawy zawodników i oczekuję wkurzenia w środę maksymalnego, tak jak teraz jest w szatni, i zwycięstwa spod Beskidziem. Dziękuję. O posoproblemu no Paknidi. Tak, w poprzednim meczu. Kerdisamy nas agona, apenas ena dynatos antipal. Wygraliśmy z drużyną, która bardzo dobrze się zaprezentowała na boisku. Και επειδή εμείς βρισκόμαστε ακόμα στη θέση που έχουμε πίεση με την έννοια ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ τους βαθμούς. Z tego względu, że znajdujemy się jeszcze pomimo tych ostatnich zwycięstw w tabeli na tym miejscu, na jakim jesteśmy i jest cały czas czujemy tę presję. Είναι πολύ δύσκολο η προσπάθεια που κάνουν τα υποδοσφαιριστές. Jest trudno niekiedy od zawodników pod wpływem tej presji właśnie oczekiwać czegoś jeszcze bardziej lepszego. Είχαμε κάτι που τα δύο πρώτα παιχνίδια μας είχε καταλήψει. Δεν είχαμε μαζί μας ένα σύμμαχος. Δεν είχαμε. Στα δύο πρώτα παιχνίδια που στο τέλος μας γύρισε το ήδη. Στις δύο μέτσια, βράσα σε τις δύο μέτσια στις τυχάμι ή δουέντσινομ, που στρατσιλίσουμε στις ωστάτνιχ μινούτας μπραμκή, νες δοπιβολάνιους πούχτου. Που είχαμε ένα κομμάτι τύχη στο πρώτο. W dzisiejszym meczu zdaję sobie sprawę, że w pierwszej połowie mieliśmy trochę szczęścia. To kommati jest apparetito se ola, che so podossero ειδικά. Ale szczęście też jest od czasu do czasu potrzebne. Ale είπα στα παιδιά ότι το τόνισα στο πρώτο ημίχρονο, στο ημίχρονο εξ αποδυτήρια, αλλά δεν μην περιμένουμε από τη τύχη να μας φέρνει επιτυχίες. Powiedział chłopcom w przerwie, że nie możemy oczekiwać od szczęścia zawsze, że się będzie do nas uśmiechało. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένο το παιχνίδι. Κλειδώσαμε κάπως ένα κομμάτι που ήταν με τον Ζάβαλ που μπήκε και... Mówi, w drugiej połowie gra się mniej więcej wyrównała. Wszedł Zawal, który jak gdyby wyrównał, powiedzmy, w środku pola tą przewagę przeciwnika. Ja na borumę na piezon ligo pio prostaje dio o Urbancik i o... Mogliśmy w tym wypadku, od momentu, kiedy grał Zawal na placu, mogli i Urbancik, i Walski trochę bardziej wysoko zrobić presję. Γιατί στο πρώτο μήκο ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθεια που κάνατε, ήταν έπρεπε να καλύψουν πολύ μεγάλη απόσταση. Dla nich dwóch, Walskiego i Urbańczyka, w pierwszej połowie szczególnie było bardzo trudno, bo przeciwnik w tym rejonie boiska miał przewagę. Τώρα, εντάξει, τελείωσε, είμαστε χαρούμενοι. Skończył się mecz, jesteśmy zadowoleni. Και τώρα πάμε στη συνέχεια με το ίδιο σκεφτικό, ότι πρέπει να... Να προχωράμε, να γινόμε σε καλύτερη ομάδα πάντως. Πατσίμε ένα κολέινε μέτς, οτσιβίστε τσέμπα σμέτσου να μέτς και ποπράβιατς ή τσέκανας νόβου μπάρζο τρούντι μέτς για κλικά δνή. Είναι ωραίο όταν
είσαι μέσα στο γήπεδο και ο παλμός, αυτό ο κόσμος που χαίρεται πάρα πολύ με τις επιτυχίες, είναι κάτι που σου δίνει ένα... Να κόνεις bardzo, bardzo fajna ta atmosfera, że po prostu po trudnych zwycięstwach czuć, że jednak kibice są blisko drużyny. Αυτό μας δίνει την ευπροξία έτσι να προσπαθήσουμε στη συνέχεια πάρα πολύ. Daje nam tam wiarę w to, że z meczu na mecz możemy być lepsi, możemy wygrywać z każdym przeciwnikiem. Αυτά.